jestem Irena Borowski-Baker. Do Ottawskiego Klubu Teatralnego wprowadziła mnie pani Maria Stocha w 1995 roku. Zrobili ze mnie kostiumologa ze względu na to, że mój polski był troszkę za bardzo angielski. Ale ponieważ byłam w klubie do dzisiejszego prawie czasu, więc mój polski się poprawił. A chyba się przedstawiłam, że jestem Irena Borowski-Baker. Więc to był mój pierwszy kostium, w którym później już zagrałam, bo polski mi się poprawił. I to było w bajce Wilk, Koza i Koźlęta. Więc ja byłam królową, jakąś tam królową. Już teraz nie pamiętam, bo to było bardzo dawno. Więc takie moje były kiedyś, szyłam kostiumy właśnie na scenę. A to jest następny kostium, który zrobiłam właśnie do tej bajki Koza, Wilki, Koźlęta i moja właśnie synowa w tym kostiumie wystąpiła jako druga królowa, czy królewna jakaś tam była. A to już tak dawno było, w 95 roku, że już mogłam sobie troszeczkę pomylić. Bardzo przepraszam. I to jest właśnie kostium, w którym znowuż moja rodzina występowała i kostiumy, które właśnie mam w domu, to są kostiumy, które robiłam ja z własnej kieszeni do klubu teatralnego, natomiast kostiumy, które robiłam dla wszystkich, są zachowane w Domu Polskim na Beverly i tam można zobaczyć masę więcej kostiumów, w których występowali bardzo różni aktorzy. A to jest mój drugi kostium, który zrobiłam do bajki Przygody Czerwonego Kapturka i Wiewiórki. Wystąpiły dzieci od lat 3 do 14 i było ich 31 i to była moja bajka. A to jest kostium właśnie babci, która właśnie wystąpiła w tym kostiumie po raz pierwszy. To jest kostium diabła, który właśnie zrobiłam i po raz pierwszy ja wystąpiłam na scenie jako diabeł. Więc ja miałam taką perukę, rogi oczywiście zrobiłam sama. Miałam założony ten kostium i diabelską pelerynę, czerwono-czarną. A kiedy się scena diabelska skończyła, zeszłam w publiczność i jeden pan do mnie, którego niestety już zapomniałam nazwisko, bardzo przepraszam, powiedział tak: proszę panią, gdyby takie diabły były w piekle, ja się zapisuję i bardzo chętnie bym tam poszedł. To jest kostium z bajki, która była Kopciuszek. Stanisław Kielar, nasz dyrektor Ottawskiego Klubu Teatralnego, z Marią Podsadowską skonstruowali tą właśnie bajkę dla naszych dzieci. A to był kostium dla macochy. Więc macocha idzie na bal wystrojona właśnie w tej sukni i była bardzo popularna ta suknia. Ludzie dali bardzo dużo oklasków. Dziękuję. A to jest peleryna do czerwonego kapturka i właśnie moja mała wnusia, która miała w ten czas 3 latka, przepraszam, zagrała jakiegoś tam pazia na scenie i w momencie, kiedy wszedł duży, okropny wilk, on zawył a moja wnuczka mała, 3 latka, wstaje, rączki do góry, krzyczy: mama! A to był bal serduszkowy, który właśnie mieliśmy w Domu Polskim i ta suknia była zrobiona właśnie na ten dzień. Są właśnie świecące czerwone serca. Ich jest masę. Myślałam, że powinnam w zasadzie zrobić więcej, bo była pełna sala i ja w tej sukni po raz pierwszy zaśpiewałam ze sceny. Miałam okropną tremę, ktoś mnie ściskał za gardło, ale jako tako wyszło i bardzo dziękuję, że mnie ludzie słuchali. A to jest kostium, jeden z wielu, który też uszyłam do Ottawskiego Klubu Teatralnego, kiedy Maria Stochaj prowadziła grupę taneczną i myśmy śpiewali, więc chodziliśmy na różne przyjęcia i
pokazywaliśmy polską tradycję w zasadzie w tańcach, w muzyce i w śpiewie. Przyśpiewki robiliśmy. I właśnie takich kostiumów naszyłam dość dużo. Szyłam także męskie kostiumy, no ale niestety nie umiałam rysować, więc wszystko wyszywałam cekinami. To jest właśnie zrobione wszystko z cekin. I co są plecy. I niektóre kostiumy właśnie troszeczkę miały inne wzory, ale to wszystko właśnie jest wyszywane cekinami. Jeździliśmy nawet do Berry's Bay, żeby dostać odpowiednie cekiny do tego. Teraz męskie kostiumy też niestety wyszyłam cekinami. Byłam troszeczkę, jak to się mówi, byłam skrytykowana, że nie są kostiumy wyszyte tylko z cekinami, ale one się świetnie prezentowały na scenie, bo dały piękny błysk, bardzo ładnie to wyglądało i później mnie zaczęli chwalić i mówią, bardzo dobrze pani zrobiła, więc są te kostiumy i nadal można je widzieć w różnych tańcach. A teraz kilka słów o mnie, więc tak jak już wspomniałam, Maria Stocha mnie wciągnęła, żeby być w bajkach jako kostiumolog, ale nie wiedziałam, że będę też pisała bajki i że będę to robiła i to będzie sprawiało dla mnie wielką przyjemność, dlatego dalej kontynuuję to robić i mam nadzieję, że dostanę większą pomoc od moich przyjaciół z Ottawskiego Klubu Teatralnego i będę mogła więcej tworzyć, bo na razie sił mam dość dużo. Hej górol, nasze góry, hej góry i doliny, hej najpiękniejsze w świecie, ottawskie są dziewczyny. Jej! Hej!